Roman Szełemej, Dariusz Stawowy, Tomasz Maciejowski. To oni będą walczyć o fotel prezydenta Wałbrzycha. Zamknięto listy kandydatów na prezydentów, burmistrzów i wójtów. Wybory już 7 kwietnia. Komitety wyborcze miały czas do czwartku do godziny 16, by zgłosić kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów. O 16 zamknięto listy. W Wałbrzychu o fotel prezydenta miasta ubiega się trzech kandydatów. Obecny prezydent Roman Szełemej, Dariusz Stawowy, miejski radny i Tomasz Maciejowski, obecny prezes sanatoriów dolnośląskich.